Well, let me tell you about some chicks that I know. I got a Latina girl that says she wanted prano. Siema, z tej strony Hogaty. Dzisiaj gra ze mną Bartek. Witam. iRocket. Cześć. Oraz nałogowy gitarzysta. Siema. A to jest kolejny odcinek serii Zagrajmy w GTA 5 online multiplayer. Oczywiście wraz z ekipą Hogastos dzisiaj. I w dzisiejszym odcinku tutaj weekendowym, niedzielnym w sumie, zrobimy sobie rzeczy, za które są po prostu większe pieniążki. Czyli wykonamy sobie misję u Simeona, tak, czy tam Siemiona, jak go tam nazywałem, i oprócz tego dokonamy pierwszej rzeczy, pierwszego aktu robienia mapek od, powiedzmy, widzów czy od osób z ekipy, czyli wykonamy sobie taki wyścig, jakby troszeczkę stanterski, troszeczkę po prostu wyścig od iRocketa, naszego tutaj członka załogi i subskrybenta twitchowego także, więc okej, czekamy na zaproszenie najpierw od Bartka do sesji tutaj, żeby zrobić misję. Tak jak mówiłem, no misje aktualnie od Siemiona są cenione dwukrotnie, więc opłaca się je robić, jeżeli chcecie sobie zarobić oraz dorobić expa jakoś. No i okej, dobra, Bartek zaprasza nas na misję. Proszę bardzo, wie ktoś z was od kiedy jest ten event jakiś? Od dzisiaj do bodajże... nie wiem. Chyba tydzień. Przez tydzień? Przez tydzień chyba. Albo przez dwa. Okej, dobra. I codziennie chyba jest u innej osoby. A to jakiś... A nie, dokładnie jest tak. Hogaty, jeden dzień to jest jedna osoba z telefonu. Jutro będzie jakaś inna osoba, a potem chyba jak po tych osobach będą misje u wszystkich razy dwa. Aha, no to czyli jeżeli widzicie ten film, to tam jest, powiedzmy, dwa dni do przodu, czyli teoretycznie macie u jakiejś innej postaci dzisiaj. Ale to jest z jakiejś, powiedzmy, nie wiem, okazji, czy jak? Po prostu Rockstar czasem daje takie razy dwa. Okej, dobra. Mamy odzyskać tego Dominatora. Jak to robimy teraz? Bo jest mój motocykl, jest daleko. Możemy zrobić to tak jak wcześniej. Na zasadzie ja będę was osłaniał. Najwyżej ja z Bartkiem, powiedzmy, będziemy osłaniali tam zabranie Dominatora. Reszta wsiada, dwie osoby wsiadają, iRocket z nałogowym i kradną. Możemy wsiąść wszyscy teraz. Tylko wiesz co, ja bym poprowadził bardzo chętnie, bo ten... Dobrze! O Jezu. Bo jeżeli chodzi o prowadzenie, dlaczego też... Właśnie, tutaj od razu powiem, dlaczego ja staram się prowadzić w trakcie odcinków, jeżeli o to chodzi. Ponieważ jeżeli siada się jako pasażer, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będą widoczne tak jakby ścinki. Ja sobie bardzo chętnie, ludzie, to jest odpowiedź właśnie na wasze pytania, bym sobie bardzo chętnie jako pasażer częściej na nagraniu pojeździł. Jednak myślę, że wolicie zobaczyć, jak jadę tym samochodem, jak on się porusza, niż czasem właśnie te takie teleporty, czy samochód stojący w jednym miejscu, bo to są właśnie takie bugi jakby osoby tej towarzyszącej. Oprócz tego oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę oraz dać znać w komentarzach pod filmem, czy wam udało się na przykład zrobić misję w danym tygodniu, czy udało wam się, powiedzmy, kurdała. Czy udało wam się zrobić, u kogo tak naprawdę udało wam się zrobić, bo w tej chwili my robimy u Simeona, a wy mogliście robić u kogoś innego, ile tam najwięcej zarobiliście. Chwalcie się w komentarzach po prostu, a my sobie tam też się pochwalimy na pewno swoim wynikiem, więc okej, dobra. Kogo to jest samochód? Mój. iRocket, twój, tak? Co cię kierowało do stworzenia takiego samochodu, do odpicowania go w ten sposób? Przede wszystkim finanse. Przypomnijmy. Znaczy ich brak. Przypomnijmy, iRocket ma w tej chwili 19 level i tak naprawdę, no, kiedy miałeś 15 level, jak tworzyłeś? W sumie nawet mniejszy. No okej. Okay. No ale widzicie, ogólnie iRocket miał tutaj mniejszy poziom, więc no, pieniążki. Sultan to jest taka bardzo fajna opcja na mniejszy budżet, tak? Jeżeli chodzi o samochód do zrobienia. No i jak dla mnie, no to jest świetny samochód ogólnie, więc okej. Okay. Dobra, robimy tak. Ja wysiadam, czekaj, kto miał ze mną? Bartek chyba, tak? Bartek, chodź ze mną. Zostawiamy tutaj samochód, bo my z Bartkiem nim później wrócimy. iRocket z nałogowym, możecie już kawałek podejść w stronę Dominatora, ale my najpierw zaczniemy zabawę całą, jeżeli chodzi o strzelanie się z nimi. Rakieta nie potrzebna w blisku. A później dołączycie, dobra, wbijamy, Bartek. Tylko mówię, byle tam nie poumierać, mam nadzieję, że ja też nie umrę dzięki temu. Okej, dobra. Kolejny zabity, frag. Okej, atakujemy na gang tutaj ogólnie. Wbijamy się do kartelu normalnie, jakby to ich nazwać.
Czekaj, jaką oni mają nazwę? Kurczę, to są Vagosi? Nie, jak to było? Nie są od tego od Cezara? No właśnie, a oni nie byli Vagosami? Nie, od Cezara nie. Możliwe. Czekaj, no bo nie pamiętam dokładnej nazwy, kurde, ich. Czekajcie, ktoś do mnie bije. Kurde, tu są babeczki normalnie, które walczą za nich. No i co to za męski gang, w którym babeczki muszą walczyć? Ja pierdzielę, dobra. Dobra, my bierzemy Dominatora. Tak, bierzcie. Póki macie tutaj wolne w miarę. Bartek, cofnij się. Powoli się wycofujemy. Dobra, bierz Dominatora. Zgarnij tam, kurczę, drugą osobę, a my wracamy do samochodu. I musimy odeprzeć teraz ich atak. Taki, kurczę, desant samochodowy, więc my już wchodzimy. Dobra, chodź tutaj, Bartek. Jedźcie jak najszybciej. Dobra. Okej, lecimy za nimi. Musimy im pomóc bardzo, bardzo mocno. Okej, oni nas już gonią w samochodzikach zielonych, kurczę, taka cytrusowa zieleń, można powiedzieć. W sumie warto ich teraz zabijać, bo jest ten exp, nie? 63 expa za zabicie takiego typa. Więc to się opłaca, dobra. Przed nami jest, chyba się rozbija w tym samochodzie? Możliwe, za nami też. Strzelaj! Nikogo nie widzę. O Jezu! Czy tu był przed chwilą przeciwnik chyba? O, ten no, ale go nikogo nie ma. Aha, no bez... Ej, zniknęli! No? Później dojeżdżałem. My odjechaliśmy. Wiesz co? Jeden jest minus teraz tego samochodu niestety aeroketowego, że nie ma kulotwornych opon. To jest lipa. Jeszcze. Trochę. To jest taka troszeczkę... To jest taka... Ja już się przyzwyczaiłem, naprawdę. Ja się przyzwyczaiłem do tego, że każdy samochód taki zrobiony ma te kulotworne opony i tak dziwnie się czuje, jak ten co? Nie ma. Ten jeszcze nie. No widzisz? Wysiądź. To jest przeciwnik, nie? Jakim cudem? No tak z dupy się wziął właśnie. Okej, zbieracie... Czy wy się przesiadaliście czy coś? Okej, dobra. No i pierwsza misja ukończona chyba. Proszę bardzo, się Siemion. Zatrzymało. A w sumie tak na dobrą sprawę, bo tu my tak plażowo ogólnie jesteśmy ludzie, nie? Ubrani, przynajmniej ja z Bartolinką, dlatego tak razem jeździmy. Jeżeli chodzi o to, to myślę, że Rockstar wprowadza takie dodatkowe expy, czy dodatkowe pieniążki na misje, których tak naprawdę no mniejsza część osób już robi, tak? Bo ludzie się przerzucili na hejsty, na robienie tych najbardziej wartościowych rzeczy, więc po prostu uznali tam w Rockstar, hej, musimy jakoś to ogarnąć, żeby ludzie dalej grali nasze tutaj jakieś zabawy, tak? Nasze misje, które są już od samego początku, ale są mniej popularne, więc takie wprowadzanie od czasu do czasu razy dwa to jest całkiem, myślę, normalna rzecz i no w sumie nabieramy się na nią, można tak powiedzieć też, więc okej. W takim razie teraz przejdziemy sobie do swobodnej rozgrywki z chłopakami i poczekamy na zaproszenie od iRocketa do jego wyścigu. Co możesz powiedzieć o swoim wyścigu, drogi iRockecie? To jest taki trochę rakowy wyścig. No to nas wskazuje. Dokładnie, jak dla Rakastos Santos, czyli dla naszej ekipy, to jest idealny wyścig. I ścigamy się do miejsca zimowania. Do miejsca zimowania ścigamy raków. Ścigamy się koło rzeki, bo jak wiadomo raki w rzece żyją. No. I kto pierwszy, ten jest najlepszym rakiem. Gdzie raki zimują, można powiedzieć. A właśnie, to powiedz, jak przygotowałeś ten wyścig, na jaki motocykl, bo już tu zdradzę, że to jest na motocykl. Czy miałeś jakiś zamysł taki wstępny? Wyścig jest przygotowany na motocykle crossowe, czyli Enduro i Sanchez. Mhm. Czyli najlepiej są wolniejsze. Czyli najlepiej byłoby, gdybyśmy taki właśnie motocykl wzięli. My ten wyścig już z Bartkiem i z iRocketem przechodziliśmy w trakcie jednego z live'ów. I przechodziliśmy, na czym przechodziliśmy w ogóle? Na Batim? Chyba Bati wzięliśmy. No chyba Bati, ale tym razem w takim razie wypróbuję serio tego Sancheza. No i tym razem przejdę sobie dla was tutaj na Sanchezie. Okej, dobra. Udany skok kaskaderski, spoko. Teraz też byłaby taka opcja, żeby porobić trochę skoków kaskaderskich. Muszę tam w trakcie live'ów ludzie porobić trochę skoków kaskaderskich, bo też są jakieś rzeczy do odblokowania z tego, co widziałem. Okej, zaproszenie od iRocketa. Nie, tam chyba 50 skoków i odblokujesz jeden kolor. No, coś takiego było. Chyba ten, czekaj, zielony taki strasznie bijący po oczach. Cytrusowy jakby. No, cytrusowy, zielony. Dobra, to jeszcze możecie nałogowy. Mnie zaprosić? Zaproś z ostatniej akcji. Proszę bardzo, nałogowo. O, Bartolinka, kurczę. Twój 141 poziom. Twoja super kondycja, strzelanie, siła, rajdowiec i as powietrzny. A, kurde. To jest to, co właśnie w tobie sprawia, że ludzie po prostu cię uwielbiają, Bartolinka, rozumiesz?
Wiem o tym. Okej, okay, dobra. Możemy już w takim razie startować wyścig. Gdzie raki zimują? W tym wyścigu jesteś rakiem. Z innymi rakami ścigasz się do najlepszego miejsca na zimowanie. Na drodze spotkasz wiele przeciwności, które musisz pokonać, by zostać, kurczę, najlepszym rakiem na świecie. Okej. Okay. Więc... na motocykl, czy... No mamy do wyboru Sanchez... Enduro albo Sanchez. Aha, bo wyłączyłeś te, wyłączyłeś... Teraz wyłączyłem. Wyłączyłeś, okej. Okay. No to Sanchez, ja zbiorę Sancheza przynajmniej. To sobie enduro wezmę. Jakoś na enduro, za dużo się nie bawiłem póki co. Oczywiście przepraszam za, kurczę, to serduszko na klacie mojej postaci, ale to jest jeszcze pozostałość po walentynkowym streamie, który był na Twitchu właśnie organizowany i tam byłem walentynką wszystkich osób, więc serduszko na klacie to musiało być oczywiście, okej. Okay. Dobra, gdzie raki zimują w takim razie? Zacznijmy wyścig. Okej, okay, lecimy. Oczywiście, tak jak właśnie powiedział iRocket, to nie jest standardowy wyścig, więc trzeba będzie troszeczkę poskakać. Ale to jest w sumie taka dobra miejscówka, nie? O Jezu. Super, no zaczęło się. Zaczęło się! Wielkie rakowisko! Biłeś okay. się we mnie. Okej. Okay. Okej, okay. Ale że już tutaj pewne rzeczy są poznane, tylko na dobrą sprawę będzie już różnica, na pewno będzie różnica pomiędzy Batim a no, Sanchezem w robieniu tego. Zobaczymy, czy na plus, czy na minus. Jezu, ale dziwnie. Dobra, jedziemy, tutaj wyskok. iRocket, czy ten wyścig można znaleźć na socjalu do ściągnięcia, czy to jest prywatny wyścig? Udostępniony jest już. Jest już udostępniony, czyli czekaj, jeszcze raz, nazwa jaka? Gdzie raki zimują było? Gdzie raki zimują. Okej, okay, czyli jeżeli ktoś z was, drodzy widzowie, chciałby zobaczyć mapkę iRocketa, to zapraszamy do ściągania ze strony Social Clubu. Ja mogę dodać w sumie chyba, jeżeli, ja pierdzielę, jeżeli znajdę link do tej mapki na socjalu, to dodam wam w opisie najwyżej pod filmem do ogarnięcia. No dupa, no kurde, ale jestem rakiem pieprzonym, kurde. To chyba, wiesz co, w ogóle to powinno być tak nazwany wyścig, że ostatnia osoba jest największym rakiem, a nie pierwsza. Królem raka. Zobaczymy. Lub raków. Może się zmieni. Oczywiście, jeżeli chcielibyście, żebym sprawdził jakieś wasze mapki, to dajcie ludzie znać, bo mam kilka mapek już od was, przygotowanych, oflagowanych, że tak powiem, przygotowanych na to, żeby je zobaczyć. Przetestować, kurczę, więc dajcie znać, jeżeli robicie jakieś fajne mapki, czy nawet mniej fajne, to możecie właśnie dać znać, my to spróbujemy kiedyś na live sprawdzić, a później może nawet na odcinku właśnie przejść, no ja pierdzielę i się zaczyna rakowisko takie mocne. Ogólnie to jest chyba, ten moment wyścigu jest takim chyba najbardziej rakowym, że tak powiem, rakotwórczym nawet. Tam przejazd przy ściance. No właśnie nie wiem, który to był przejazd tak naprawdę. Nie trzeba już szukać tych najbardziej płytkich miejsc? O Jezu, no najbardziej płytkie miejsce. Jezu, co tutaj się dzieje? Okej. Okay. To można, ja pamiętam, bo Batim to można było inaczej zrobić. Batim to, Batim był na tyle szybki, żeby sobie to przelecieć po prostu, tak? Więc... Jest jeszcze inna opcja, ludzie. I to jest opcja, kurde, prawie pykło. W sumie, może pyknie jeszcze, może ta opcja pyknie. Dobra, pykła opcja. Przelecieć tutaj z na wcześniejszym wyskoku w ogóle, okej. Okay. Bardzo fajnie, teraz mamy tak, proszę państwa, mamy tutaj wyskocznię kolejną. Ja pierdzielę, nie no, ale jestem rakiem, bez kitu, jestem takim rakiem najgorszym na świecie, że to jest po prostu masakra jakaś. Kurczę, okej, okay, dobra. Jestem, jadę dalej. Czy ktoś z was przeskoczył już na kolejny punkcik? Nie. Nałogowy. Jeszcze nie. Nałogowy przeskoczył, ja widzę nałogowego tu. Nałogowy popędził już, dalej. Co się dzieje, nałogowy, halo? Ty tak po cichu spróbujesz zaatakować? No tak. Bo cichy, ja to pierwszy raz jadę. Cichy zabójca nałogowy, okej. Okay. To jest w ogóle? Co to jest za zjazd? Ja ogólnie może jakaś mała podpowiedź to przejść. A co? Co robicie dalej? Jesteś dalej na tym punkcie, Bartek? A. Trzeba się na kamieniach wybić. No nie, okej. Okay. To sam wiem. To znaczy, wiesz co, ja się wybiłem na wcześniejszych kamieniach, więc na wcześniejszych też da radę, że tak powiem, się wybić. Okej, okay, dobra. Skok. Nie. Jezu, do tego punktu dojechać, byle ten punkt zaliczyć i chyba najgorsze będzie za mną. Okej, okay. Przejechać tędy? Dobra, jest. Ludzie, okej, okay. jest za mną ten punkcik.
Teraz tak, trzeba postarać się wyskoczyć. Ja pierdzielę, jakieś pieprzone kamulce. Okej, okay. Rakowisko, część pierwsza zaliczona. Teraz tak. O, Jesus. Dobra. Rakowisko dalej zaliczone. Lecimy dalej w takim razie, ludzie. Proszę państwa, co się tutaj dzieje? Co się odwala w tym wyścigu? Okej, okay, dalej, kawałek do przodu. Tak jak właśnie Rocket mówił, ten wyścig nie będzie należał do najłatwiejszych. To będzie kolejny wyścig. Prawdopodobnie połowa osób w trakcie wykonywania tego wyścigu się sfrustruje na tyle, że go nawet nie ukończy. Ale miejmy nadzieję, że wam się uda. Możecie, o właśnie, możecie ludzie pisać swoje rekordy czasowe tej mapy. Zobaczymy wtedy, porównamy sobie na live'ie, czy zrobimy, spróbujemy zrobić jakiś rekord pobić. A może po jakimś czasie wybralibyśmy osobę z rekordem właśnie czasowym tutaj, która by to przeszła jakoś najszybciej i byśmy z nią porobili właśnie jakieś mapki też inne. Albo zaprosilibyśmy was do jakiejś rywalizacji takiej na tych mapach, które będziemy przychodzić. To jest pomysł do realizacji, myślę, to jest pomysł, który można byłoby zrobić. Jeżeli wyrażacie właśnie jakąś aprobatę co do tego, jakoś myślicie, że fajny pomysł, to jejku, dajcie znać też. Gdzie jesteście, misie? Przy ścianie przejeżdżamy. Punkt numer 13. Punkt numer 13, tak? 12. 12, okej. Okay. No ja jestem na 18 aktualnie. Będzie ustanę na drzewo. No nie, fakt, dupa, no. Na Batim to mi szybciej wychodziło, bez kitu. W sumie na Batim, powiem tak, na Batim chyba szybciej to wyjdzie niż na Sanchezie. Przynajmniej na, w sumie wiesz co, wiecie w sumie ludzie, to jest różnica, bo my to przechodziliśmy na niestandardowych, a jedziemy teraz na standardzie w sumie. To też jest taka różnica, że zostały wyłączone. My jedziemy na podstawowych motocyklach, więc okej. Okay. No nie, przejedź. No nie, idealnie. Idealnie, po prostu, nie no, los mi dzisiaj sprzyja. Jak tam idzie, jak tam punkty, dalej? Ale przy 13, czy 12. Nałogowy? 15 ja już teraz. Okay. Przejeżdżam. Dobra, ja 21, 22. Lecę dalej, Hogaty tutaj kurczę z buta, Hogaty już ponad połowę wyścigu zrobił. Czekamy na przeciwników, okej, okay, dobra, teraz tak, teraz tu jest chyba wyjazd. Proszę państwa, tak, okej, okay. Tędy wyjazd, teraz tutaj. Jezus Marian, to jest ten, o nie, to jest to miejsce. No, no, 18 punkt. O Jezu, tak, to jest teraz punkt kulminacyjny, punkt bólu i cierpienia. Jeżeli nie traficie, oczywiście, jeżeli traficie tak jak ja, no to jednak nie cierpicie aż tak bardzo, że tak powiem. Okej, okay, teraz gdzie? Teraz tutaj niżej, dziękuję bardzo. Kolejny punkcik. No i zbliżamy się powoli chyba już do końca wyścigu. Tak naprawdę, 27 punkt. Coraz bliżej kolejne punkciki ukryte. Proszę bardzo, tutaj kolejny punkcik. Dziękuję, teraz jedziemy do kolejnego. Tutaj, okej. Okay. Kolejny punkcik. Okej, okay, okej, okay. Może ludzie macie właśnie jakieś stunterskie wyścigi typowo? To jakieś od razu podpowiedzi do nich też by się pewnie przydały, albo nawet jakiś filmik do nagrania. Okej. Okay. Jeżeli ktoś by miał jakiś rekord ogólnie z mojej mapki, z którejś z tych moich dwóch mapek, to też może się tym chwalić gdzieś na YouTubie czy coś. Jak będzie bardzo fajnie zrobione, to też można spropsować zawsze. Okej, okay. I teraz tak. Że jak? Że tu? Zaraz zobaczymy, czy tutaj. No też tutaj. Okej, okay, dobra. Zostały mi dwa punkty do końca, ludzie. Czuję, że ukończyłem. Czuję koniec. No mi tylko 11. Dziękuję bardzo. Wyścig został w takim razie ukończony już przeze mnie, więc poczekamy teraz na kolegów i zrobimy, myślę, jeszcze jedną misję od Siemiona, więc do kolejnego. Okej, okay, dobra ludzie, jesteśmy z powrotem i robimy sobie aktualnie drugą misję u Siemiona, czyli GTA na szybko. Będziemy potrzebowali ukraść tutaj dwa samochody na początku, a później jeszcze dwa, że tak powiem, więc podzielimy się na dwie grupy. Misje te też już dzisiaj robiliśmy na live'ie, więc nie powinien to
to być dla nas problem, bo wiemy, co się tam zdarzy. No zresztą te misje robiliśmy już tam kiedyś, nie wiem, parę miesięcy temu. Ale podzielimy się na dwie grupy. Ja pojadę z Iroketem i pojedzie Bartek z nałogowym, ponieważ taka grupa jest dla nas chyba... optymalna. Tak, optymalna, więc tylko tak patrzę, jest motocykl, okej. Okay. Więc proszę bardzo, my pojedziemy ogólnie do punktu tego, co jest tam na... Czekaj, my pojechaliśmy na gdzie? Na prawo. Na prawo teraz, okej? Okay? Na prawo pojedziemy. Na Zentorno. Nie na Zentorno, na Chitaha. Po prawej stronie, a później pojedziemy sobie chyba na ten wyżej punkt, tak? Czyli nie na mafię, tylko na policję, okej. Okay. Dobra. Czyli wam zostaje ten górny punkt w tej chwili, a później po prostu zgarnięcie tych też wagosów czy coś tam. Czy ten gang po prostu. Okej, okay, latynoski. Jeszcze raz. No wam później zostanie ten gang, tylko mam nadzieję, że nałogowy zrobicie to tak jak za drugim razem, a nie za pierwszym podejściem, że tak powiem. Zrobimy tak jak za drugim. No, kurde. No nałogowy zginął. Tak nałogowy zginął za pierwszym. Jak to Bartek, przypomnij jak to było? No co? No nałogowy myślał, że tam jest tylko dwie osoby, więc sobie wbił na cały gang, no i zginął. No bo to jest ogólnie takie osiedle, właśnie na którym mieszkają ci wagosi. Oni są tam z każdej strony, jak wjedziecie na środek tego osiedla. No i taki nałogowy sobie stwierdził, a ciul, wchodzę, kradnę i wyjeżdżam. No tylko ta reszta 20 tam kuźwa ziomków dookoła, to tak nagle się wyszli z mieszkań. Wyszli z mieszkań. Okej. Okay. Poczekasz, chłopie. Dobra, robimy to w takim razie i Rocket tak jak wcześniej, czyli tak. Ja ci odprowadzę ten samochód, wsiadaj od razu do Chitaha. Ja ci zgarniam ten samochód. Do przodu, podjadę ci, żeś mógł bez problemu sobie wyjechać przez siatkę tam. Ja zabieram hakuczu moje. Jedziemy robić misję, jedziemy dostarczyć ten samochód i później lecimy od razu w stronę tej policji. Ok, więc szybko, bez bólu, misja do zrobienia, bardzo łatwo. Pieniążki także do zarobienia. Ogólnie te misje u Simeona, no to jak mogliście zauważyć, należą raczej do prostszych. Chodzi w nich także raczej o kradzież samochodu i dostarczenie go w jakieś miejsce, niż o strzelanie się. Więc to są takie misje, kurczę, casualowe raczej. O, ogólnie to osiedle jest gdzieś tutaj obok. O, to jest to po prawej osiedle, widzicie? Tutaj na pierwszy... Ja już czuję wagosów stąd, jak jadę na motocyklu. A powiem wam, że mógłbym czuć coś innego, bo jadę w samych majtkach, więc... kurde... więc... nie no, dobra. Hala, spokojnie. Spokojnie, jedziemy. Iroket, gdzie się zgubiłeś, misiu? Jadę już. Okej, dobra, jedziemy w takim razie dalej. No, dostarczamy tutaj, kurczę, Chitaha i nawiązujemy współpracę z lokalną policją. A dokładniej z naszymi nabojami, które wystrzelimy z broni, które wlecą po prostu w policję i oni pójdą spać oczywiście i będziemy dumni z tego wszystkiego, okej. Ja już na ciebie czekam. I my będziemy musieli pojechać wtedy gdzieś... Czy wy ukradliście ten samochód, czy wy się znowu rozdzieliliście? Zginęliśmy, tak. Zostawił. Okej. Okay. Czy u ciebie, iRocket, ten motocykl ma zapalone światło tylne? U mnie ma. No właśnie, dlaczego? Bo przednie też mu się świeci. Czekaj, już zobaczę, obczaję. Jakby z kitu, lol. Ale to tak sobie stoi randomowo. Dobra, dostarczcie pojazd. Gdzie my mniej więcej, pamiętasz, iRocket, gdzie mieliśmy dojechać? Tak mniej więcej przynajmniej. Czy mniej więcej to nawet ja wiem, mniej ale... więcej... A to może mniej nawet niż więcej, jeżeli wiesz. Gdzieś tu. Okej, okay, dobra, to tak mało metrów, bo ja mam co innego zaznaczone, okej. Okay. Ja już lecę, w takim razie wymienimy się tutaj miejscówką. Okej, okay, Bartek. Dobra, chyba że zrobimy to nawet inaczej, ale nie, zrobimy tak jak to było zaplanowane, że to było zgodnie z planem wszystko. Ty już odczekasz na tym osiedlu, ale to poczekaj, iRocket, nie iRocket, nałogowy, poczekaj lepiej, uważaj tutaj. Za późno, zaczęli do mnie strzelać. Dobra, przyjechała odsiecz, husaria! Dobra, wyjeżdżamy stąd, jedziemy. Dziękować. Stąd, jedziemy, bo zaraz mi iRocket tu zginie. Aha. Poczekaj, weź się schowaj tam, weź się stary schowaj po prostu nie. Gdzieś. I poczekaj na Bartka, aż przyjedzie, naprawdę. To się tak nie da. No, da.
Da radę. Przeszedłem to, zabiłem ich tam sam wszystkich. Stary, proszę cię. Proszę cię, nie dzisiaj. Nie umieraj, nałogowy. Poczekaj. Nie umrę. Bartolinka do ciebie przyjedzie. To. A może stuncika jakiegoś aeroket? Możesz próbować. Zwykle ratuję mu dupę. Może nie umrzemy? Niezwykle. Okay. Ty nigdy mi nie ratujesz dupy. Ja bym co innego, ale spoko. Ty zawsze mnie dobijesz. Też, jako kobieta. Takie... Dobijam, ja ratuję dupę. No, kurde. Okej, okay, lecimy dalej w takim razie. 500 metrów. Dobra. Tam jest chyba 3 lub 4 policjantów, których musimy, drodzy ludzie, załatwić. I teraz robimy to tak, robimy to nałogowy, tak. Strzelaj. Zderzamy. Nałogowy umiera. Okej, okay, dobra. To w razie czego robimy to na takiej zasadzie. Weźmiesz ale, ten samochód, ale tam Bartek okay? już jest, co nie on tam kończy. Ty. Dobra, wszyscy postrzeleni przynajmniej. Zaraz powinni umrzeć. Ale ja już jestem przy samochodzie. Ja się zastanawiałem, czemu ten typiarz nie ginie. Dobra, weź ich podobijaj, jak możesz. Jeżeli ktoś jeszcze żyje, dycha, ale chyba nikt. Chyba nikt. Dobra, zgarnij samochód. Dajesz radę? Siadaj, bardzo. Biegnę. Okej. Okay. Ja cię zasekuruję na chwilę, okej. Okay. Ktoś jeszcze tak, tyk, po nogach, tyk, po główce. Okej, okay, dobra, zabieramy pojazd. Mamy 3 minuty z kawałkiem, żeby dojechać. Ja pamiętam, że kiedyś miałem taki problem na przykład natury technicznej, natury czasowej z tą misją, że po prostu nie dałem rady dojechać, ponieważ troszeczkę zajmowało niszczenie tych gangów. Jednak na levelu poprzedzającym na przykład 114, czyli ten level, który mam w tej chwili, troszeczkę było trudniej. Naprawdę. Okej, okay, dobra. Pamiętam, to próbowałem w 2 osoby zrobić, też się nie udało. No tak, my też chyba w 2 osoby robimy. Ja robiłem tam z Iralem, pamiętam kiedyś chyba. Dobra, ukradliście ten samochód? Tak, gdzie idziemy? Tak, już okay. Jesteśmy w porcie. Dobra. No to ja mam jakieś 2 km, iRocket troszeczkę więcej tam za mną się gdzieś ciągnie. Więc powinno nam to zaliczyć. 200. No, mam nadzieję, że ten. Mam nadzieję, że po prostu dojedziesz na czas, iRocket, bo tak. Masz 3 minuty niecałe. 3 minuty powinienem zdążyć. No, 3 minuty do ukończenia misji. Akurat nie, to jest jedna jakaś niecała piosenka fajna do puszczenia w radiu. Okej, okay, ja już jadę. Ja już się zbliżam do. Czy iRocket zdąży, czy może nie? Czy iRocket zdąży, proszę państwa? Zostały już tylko 2,5 minuty! Co może stać się przez 2,5 minuty? Może stać się dosłownie wszystko. Ktoś może umrzeć, a ktoś może przeżyć. Dokładnie tak, dobrze słyszeliście. Może się stać wszystko. Ja pierdzielę, wall ride! Ja sobie poskaczę jeszcze w takim razie, no, póki tutaj iRocket jedzie. Mam nadzieję, że się nie obrazicie, jak sobie poskaczę. Na hakuczu. Ogólnie ludzie, miejmy nadzieję, że uda się ogarnąć... Jezu! Dobrze, mam kask. Że uda się ogarnąć na jutro odcineczek z Shepardem lub z kimś ze stuntów właśnie na hakuczu, ponieważ na tym hakuczu już jeszcze od tygodnia szkole się tutaj, żeby jakoś te stunty też wyglądały, żeby to nie było tak, że całkowicie na świeżo wchodzę, więc mam nadzieję, że wam się spodobają i taki odcinek będzie, jako że chcieliście. iRocket zdążył. iRocket zdążył, tak? To ładnie to parkuje. iRocket doszedł. No to super, dobrze iRocket, genialnie. Misja wygrana na szczęście. Okej, okay, misja zaliczona. Ile zarobionych hajsów? 34 tysiące za taką misję. Level 115 wbity, więc to jest bardzo fajna opcja. Zachęcamy was, ludzie, do robienia misji tych od jakichś ziomków kontaktów. Po prostu. Od naszych kontaktów, o dokładnie tak jak powiedział Bartek. Zapraszamy was do robienia misji od kontaktów. Naprawdę teraz przez weekend, przez tydzień one się opłacają, więc róbcie misję. A mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Dajcie znać w komentarzach pod filmem, odpowiedzcie na pytania, które padły w trakcie tego odcinka. A dzisiaj grał ze mną iRocket. No tak, grałem. Nałogowy gitarzysta. No hej. Oraz Bartek. No hej, grałem. Czyli ekipa, kurczę, Rakastos Santos, więc jeszcze raz dzięki za oglądanie i na razie. Cześć. Na razie, cześć. Pa, pa.